Siema mordeczki, zostawcie łapkę w górę i suba, to jest najważniejsza, nie? Prosta opcja. Dzisiaj pokażę wam, jak radzić sobie podczas kwarantanny. Znajduję się aktualnie u mojej siostry w pokoju. Siema. To jest taki placuś. No, podobno jesteś do tego pingwina. Tak więc, pokażę wam pierwszą opcję, jaką można zrobić. No, jak jeździć. Możemy wejść przed dom. Na początku trzeba się rozgrzać na schodach, 3/6, te sprawy, wiecie co, grindy, jazda. No, a ty co, WF online masz? Pokażę wam jedną z pierwszych opcji. Jedną z pierwszych i później drugą z drugich, nie? Gdzie co, jestem już na dworze, ale tutaj mogę być, a już za płotem nie mogę być. Jest przypał. Nie wiem, jak to zrobić. A mam jeszcze jeden pomysł. A mianowicie znalazłem tu miejscówkę. Dobrze, że mamy, nie ma, bo by mnie zabiła. Tu mamy taki mureczek, na którym można coś pokminić. Mureczek, dobra. To jest nasza pierwsza opcja, dlatego tu teraz pojeździmy. Idę po rower. Dlaczego aż to się otworzy? Tak więc mamy tu pierwszą miejscówkę, mamy mureczek, mamy dropa. Jest fajnie, jest git. To jest pierwsza miejscóweczka przy domu, gdzie można jeździć. Tak więc możemy robić tu manuale, dropy, ogólnie git. To jest pierwsza miejscówka nasza. Teraz pójdziemy na drugą. Oto nasza druga miejscówka. Tutaj gdzie był rower. Tutaj nawet jak deszcz padał. Auto pamiętajcie, żeby wystawić. Można śmigać. Żeby nawet zamknąć. Żeby wiatr nam nie wiał. I tutaj mamy drugą miejscóweczkę. Tutaj już możemy dużo więcej porobić. No, 1/8, 3/6 i tak dalej. Czemu nie? Wszystko w temacie. Siostro i bracie. Możemy nawet równowagę na pod drzewie sobie poćwiczyć. To nam później dużo da. Dobra, jak umiemy tak stać, to... GoPro ci nie włączyło. Co? GoPro ci nie włączyło. No wyłączyła się, nagrywa cały czas. Nie. Tak, tylko zgasła. Cio! Taka z ciebie kamerzystka. No, siostra mi dzisiaj nagrywa. Odcinek. Możecie wbić jej na Instagrama, niech ma kobieta. To jest gdzieś Instagram. Gdzie jest Instagram? Musisz rękę dać. I tu będzie. Dobra, na czole będzie. Tu jest Instagram. Okej. Okay. Gitara. No, dobra. Jeszcze coś tu porobimy. Żeby nie było lipy. Boję się wystawiać. Jak mama to ogląda, to mnie zabije. Albo, słuchajcie. Powiem wam jeszcze tak, jak nie macie garażu, ani takiej miejscówki, wjacie do sąsiada z pałą, mówicie k***a, otwieraj. I wtedy on otwiera, kulturalnie, grzecznie, po prostu rozmowa się, wiecie, odbywa. Mówicie, gdzie masz jakiś bank albo miejscówkę, jak co to k***a w ciebie mieszkam. I masz stąd wy***a na 2 godziny, nie? I on wtedy sobie grzecznie jedzie, a wy... W międzyczasie możecie sobie pojeździć na jego miejscówce. To jest taka rada, nie? Dla was. W ogóle dużo to daje. O, sufit nie zahacza, bo mi się tak cały czas wydaje. Nie umiem tego! Okej. I tu mamy taki placyk elegancki. Wszystko siada. Z bomby na bombie. A jakże. I teraz.
skończyłem się. W razie jakbyśmy zgłodnieli, w garażu przecież mamy ziemniaki. Ziemniaki. Ziemniaki są, jest gitara. Tylko jesteś głodna? Jasne. Zrywałem ziemniaki. Ty chamie! Headshot! Możemy też pograć w piłkę ziemniakiem, ale nie wypada. Dobra, gitara. Ziemniaki są z ziemi, więc spoko. Co jeszcze można robić, Julka? Co jeszcze można robić podczas kwarantanny? Jeździć, skakać. No i teraz ty zrób coś. Dawaj, świrze, masz rower. Podskoczysz w ogóle? Oderwiesz się od ziemi? Dawaj, musisz podskoczyć. Już masz hamulec, więc jest łatwy. Zobaczymy, czy się oderwiesz od ziemi. No, przednie koło podniosłeś. Podniosłeś przednie. Ale tylne musisz. Mocno, pik, pik. Dawaj. Nauka bunny hopa. Albo możecie też uczyć siostry bunny hopa. How to. Ten rower jest większy od ciebie. Dawaj. No, oderwę się. Dalej w przód. Musisz tył dociągnąć, ale będzie dobrze, nauczy się jeszcze, nie? Za duży rower na nią. Bez karakan mały. Goblin? Mały goblin. Dobra. To co? Pokażę wam opcję ostateczną, jeśli już nie macie w ogóle miejscówek, ani nie macie pały, żeby podejść do sąsiada. Pokażę wam jeszcze jedną opcję. Trzecia opcja to jest mieszkanie. Wchodzimy tutaj. A? Mama mnie naprawdę zabije. Przepraszam cię, mamo, ale zostaw łapkę w górę. Teraz pokażę wam tą trzecią opcję. Idziemy do pokoju siostry. Zaraz się dowiecie dlaczego. Zaraz powiem wam wszystko dlaczego. Dlaczego do pokoju siostry? Ponieważ jeśli coś u niej rozwalicie czy coś, to po prostu grozicie jej, żeby nie poszła do mamy. Tak jest prościej. Rozwalicie telewizor, szafkę, biurko, czy możecie grindować nawet po łóżkach. To jest nieważne. Po prostu ona będzie chciała iść do mamy, ale grozicie jej po prostu. W pier*** dostaniesz, jak pójdziesz. No i tyle, nie? Proste. Ja żartuję sobie. Ogólnie to najlepiej, jak mamy jakiś dywanik, nawet taki. Pyk. Rozkładamy sobie go. To już jest taka opcja ostateczna, nie? Kładziecie się na plecach. Cyk. Macie rowerek. I zmienicie tej wipy. Czy bar spiny. Oldy. Ja się tak dzięki temu nauczyłem teardowna. Teardown to jest coś takiego, że się zginacie, nie? Dzięki temu leżeniu się nauczyłem teardowna. I tabletopa. Jak go zginać w ogóle. To jest bardzo przydatne. No i kminicie parciusz. No i możecie sobie kminić przejazd w pokoju u siostry na przykład, nie? Lecicie sobie pierwszą hopę. Cyk, bar spin do taila. Ło, ledwie złapany, ale jedziecie dalej, rozpędzacie się, bo straciliście prędkość. Żartowałem. Później lecicie drugą hopę. Bar spinek do olda, cyk. No i elegancko, nie? Już to widzę, jak wy teraz leżycie na tych dywanach z rowerem. I wchodzi mama do pokoju, co wy odwalacie. Elegancko. No to Bogan, patrzcie, jak wszystko łatwo wchodzi, nie? Dzisiaj to taki odcinek specjalny. Jest forma. Pyk, oldzik, bar, oldzik. Nigdy tego nie zrobiłem, to mój pierwszy raz. Pyk, knak, knak. Drugą, knak, knak. Cyk, to chyba knak, knak był. Ale nie zrobię, albo zrobię. A, cwaniaki, dałem sobie nogi na korby. Kleszcz, pamiętajcie o kleszczu! Żeby ścisnąć ten rower, jak coś robicie, bo spadnie wam na twarz. Albo możecie szybko odrzucić kier. Chyba, że wam spadnie na twarz, nie ryzykujcie. Nawet Superman Seal Grab robicie. Ludzie, normalnie. Trzecia, nie trzecia. Czwarta opcja. Teraz pokażę wam czwartą opcję. Ale to jak już posiedzieliście te 2 tygodnie w domu i już macie dosyć wszystkiego. To jest taka depresyjna opcja. Chodź. Idziecie na balkon.
Życie rower. Jak mieszkacie na 10 piętrze, to nawet lepiej dla was. Zaraz wam wytłumaczę. Opcja ostateczna, depresyjna. Zapraszam, zapraszam. Dobra, a więc tak o. Łapiecie rower. Oglądaliście odcinek z Ninja Dropami, nie? Tu jest gdzieś karta, możecie sprawdzić. Rozbiegacie się i walicie dropa z balkonu. Nara. Trochę posprzątam, ej. Po ścianę, tak dalej. Jezus, Jezus, czekaj, czekajcie. I teraz piąta miejsca... I teraz piąta opcja, czyli wasz pokój. Albo salon mamy, ale nie może być rodziców w domu. Ale nie mogą wychodzić, więc będą. Dlatego opcja z pałą też działa na rodziców. Moja mama pojechała. No. Macie pokoik, normalnie bas pinki zakręcicie na chillku, cyk, 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 wszystko siada. Jeszcze raz. Przestraszyłem się. Cyk. Cyk, cyk. A kiedyś, zanim ten pokój pomalowałem, to robiłem sobie takie od ściany, odpychałem się do fejki i odwijałem, nie? Z 1,8 barem se katowałem. A później na ścianie takie ślady opon były i po prostu musiałem przemalować pokój. I warlider robiłem, no i koła były też na ścianie. Mama się pytała, co robiłem. Nie było łatwo jej odpowiedzieć. Ważne jest też to, jaką wysokość sufitu macie, bo no ja dotykam mojego akurat miejsca. Więc jakbym zrobił wyższego banehopa, to mógłbym uderzyć. Z ciekawości sprawdzę, czy zahaczę, jak zrobię wysokiego banehopa głową o sufit, bo to też jest ważne. Chyba byłem blisko. Tak mi się wydawało. Dobra, nie próbuję tego lepiej. Ale już macie 5 opcji jazdy. Tak więc powodzenia wam życzę. Zostawcie łapki w górę, subskrypcję i oglądajcie filmy kolejne. Pewnie będą też z kwarantanny, bo nie mogę nigdzie wychodzić. Więc muszę zabierać. Albo no, sprawdźcie poprzednie filmy, jeszcze dużo ich jest. Jest aktualnie z tym 46 vlogów już. Zrobiłem kartę vlogi, zakładkę, wchodzicie w to, macie wszystkie od pierwszego do ostatniego. Możecie oglądać, jak już siedzicie na tych korona feriach czy korona urlopie. Powodzenia wam życzę i łapeczki nie zapomnijcie i suba. Elo! Wpadamy na streety, każdy na zajawce trening. Latamy transfery, typie 3 metry od ziemi. Twoja laska lubi łypy, my wiemy, to ją kręci. Adrenalina skacze, a ziomek na ziemi leży. Taka ekipa, każdy tutaj do skutku katuje. Ja latam na blatach, a na BMX-ie guwet. Jak nie skleję, to próbuję, nie ma, że nie umiem. Mamy chory syf na baniach, a zajawkę wtedy czuję.